Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i jak możecie widzieć po tytule, dzisiaj pokażę Wam wszystkie mikstury i ich zastosowania, także zaczynajmy. Wraz z pakietem rozgrywki Ucieczka w Plener pojawiła się nowa umiejętność zielarstwa. Możemy się jej uczyć na trzy sposoby. Poprzez identyfikację zebranego zioła, czytanie książek związanych z tą umiejętnością oraz przygotowywanie mikstur na grillu lub kuchence, a teraz przejdźmy właśnie do nich. W lewym górnym rogu macie wypisane składniki danego specyfiku. Balsam rozpraszania smutku. Tak jak mówi nazwa, ta mikstura usuwa każdy smutny nastrój. Maść przeciw owadom. Zapobiega ukąszeniom owadów. Dostajemy nastrójnik Robaki Precz, który trzyma szkodniki na dystans przez 12 godzin. Trzecia mikstura to nawóz grzybowy. Jest to jedyny wytwór, którego nauczymy się od pustelnika. Gdy staniemy się z nim dobrymi przyjaciółmi, pojawia się interakcja Ucz się przepisu zielarskiego, który przyspiesza ewoluowanie roślin. Tej receptury możemy się nauczyć, mając nawet pierwszy poziom umiejętności zielarstwa. Krem dezodoryzujący uzupełnia w całości potrzebę higieny. Łagodzący balsam dla skóry leczy ukąszenia owadów. Mikstura odprężająca usuwa nastrójnik spięty. Mając trzeci poziom umiejętności zielarstwa, możemy przygotować ulgę dla brzucha. Łagodzi ona nastrój związany z nudnościami lub innymi problemami żołądkowymi. Niestety nie pomaga ona na nudności spowodowane ciążą. Następna mikstura to destylat czystego umysłu. Po wypiciu go pojawia się nastrójnik skupienia utrzymujący się 6 godzin. Ekstrakt z ognioliścia. Simowi po wypiciu go przez 8 godzin dokuczać będzie nieustępliwe swędzenie i roztrój żołądka. Ciekawostką jest to, że jeśli Sim go nałoży na siebie, będzie dokuczało mu tylko swędzenie, ale nastrójnik będzie utrzymywał się dłużej niż po wypiciu. Dostępna jest również opcja opryskania innego obiektu. Naturalny olej chwastobójczy. Usuwa chwasty z roślin i tymczasowo zapobiega ich odrastaniu. Dawka energii. Dodaje nastrójnik pobudzony na 6 godzin. Maść uspokajająca. Usuwa nastrójnik rozgniewany. Ostatnia mikstura to eliksir płodności. Możemy ją stworzyć rozwijając umiejętność na maksa. Ma ona za zadanie zwiększyć szanse na ciążę mnogą. U mnie ani razu nie wyszły bliźniaki, a próbowałam 3 razy. Nawet postawiłam już 2 kołyski, ale to mi również nie pomogły za każdym razem, tylko jedno mi się rodziło, także szczerze nie polecam tej mikstury. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa, pa!